Wszystkie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój. Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu. Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Musimy jednak pamiętać o jednym. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przez jakiś rozkaz z góry. Ta decyzja została podjęta przez cały naród samorzutnie, nie w sierpniu 1944 roku, ale już we wrześniu 1939. Generalnym Rowieckim, dowódcą AK został generał Ból Komorowski. Jego zastępca, człowiek o innych poglądach politycznych, raczej narodowych, który przyszedł do Komendy Głównej i powiedział: oddaję moją funkcję w wasze ręce. Czy wy chcecie, żebym ja objął funkcję po generale Rowieckim? Bardzo uczciwie. Komenda Główna uważała, że on będzie lepszy niż ktoś, kto będzie miał bardzo krańcowe poglądy polityczne. Generał Ból Komorowski był zawodowym oficerem, kawalerzysta. Mój ojciec był człowiekiem bardzo spokojnym. Nigdy nie pamiętam, żeby się denerwował, żeby krzyczał. Do wszystkiego się odnosił z wielkim spokojem. Człowiek, który wyczuwał obowiązek. Nigdy nie miał żadnych ambicji, żeby być generałem, żeby być dowódcą, naczelnym wodzem. Tadeusz Komorowski urodził się 1 czerwca 1895 roku w Chorobrowie w powiecie brzeżańskim, niedaleko wsławionej obroną przed Turkami Trębowli. Stamtąd wyniósł rycerskie tradycje, napisano w jednym ze wspomnień. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 8. gimnazjum we Lwowie. Powrócił tam po latach jako organizator i komendant szkoły podoficerów zawodowych kawalerii, przeniesionej następnie do pobliskiego Jaworowa. Karierę wojskową rozpoczął w armii austriackiej od ukończenia słynnej Franz Josef Militär Akademii w Wiedniu. Następnie do końca I wojny światowej dowodził plutonem 3. Pułku Strzelców Konnych na froncie rosyjskim i włoskim. W polskiej kawalerii służył już od listopada 1918 roku. W największej bitwie kawaleryjskiej wojny polsko-bolszewickiej pod Komarowem jako 25-letni rotmistrz dowodził 12. Pułkiem Ułanów. Nie chciał opuścić pułku i mimo rany prowadził go jeszcze przez cały dzień do boju. Musiałem siłą wyprawić go do szpitala wieczorem, zanotował w diariuszu pułkownik Juliusz Rumel. Nic dziwnego, że cieszył się znakomitą opinią przełożonych. Szybko awansował. W 1930 roku zawarł w Wiedniu związek małżeński z Ireną z domu La Maison Salin, której posiadłością rodową był zamek w Świrzu, położony kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa. Kwitło tam ożywione życie towarzyskie, bywała elita kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej. Prawdziwą pasją Komorowskiego były polowania,
zaś największą jeździectwo. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku zajął 26 miejsce we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. 12 lat później, w tej samej dyscyplinie na Olimpiadzie w Berlinie, srebrny medal zdobyła polska ekipa jeździecka, przygotowana i kierowana przez pułkownika Komorowskiego. Kierowników ekip olimpijskich witał wówczas minister propagandy Rzeszy Niemieckiej Józef Goebbels. Natomiast kilka miesięcy wcześniej na międzynarodowych zawodach w Berlinie sam Adolf Hitler. Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że już za 3 lata agresja Niemiec na Polskę rozpocznie II wojnę światową. W kampanii wrześniowej dowodził osłoną odcinka Wisły. Potem był zastępcą dowódcy jednej z kombinowanych brygad kawalerii. Do konspiracji wszedł natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Już w lutym 1940 roku został mianowany komendantem obszaru Kraków-Śląsk Związku Walki Zbrojnej, zaś w maju awansowany na pierwszy stopień generalski. Działając w podziemiu, używał dokumentów na nazwisko Korabski. Kilka miesięcy później został wyznaczony przez komendanta głównego ZWZ generała Roweckiego Grota na swego następcę. W lipcu 1941 roku po fali aresztowań działaczy konspiracji krakowskiej został przeniesiony do Warszawy jako zastępca generała Grota. Podjęta 2 lata później decyzja o mianowaniu Komorowskiego dowódcą Armii Krajowej była zatem konsekwencją wcześniejszego wyboru samego Roweckiego. Z generałem Komorowskim zetknąłem się po raz pierwszy 23 sierpnia 1943 roku, kiedy 3 przywódców, Bór Komorowski, niedawno mianowany po aresztowaniu Roweckiego dowódcą Armii Krajowej, jego szef sztabu, generał Pełczyński i tak zwany prezes, czyli pułkownik Rzepecki, szef BIP-u, czyli Biura Informacji i Propagandy, odprawiali mnie na Mariensztacie przed moją wyprawą do Londynu. Ja byłem pierwszym emisariuszem, który był wysłany po aresztowaniu Roweckiego. Jan Nowak zameldował wówczas w Londynie, że aresztowanie Grota nie naruszyło ciągłości prac Armii Krajowej. Nie zahamowało walki bieżącej ani przygotowań do jawnego wystąpienia zbrojnego. Zmieniono jedynie koncepcję powstania powszechnego i 20 listopada 1943 roku generał Komorowski podpisał rozkaz do akcji Burza. Kilka dni później w Teheranie rozpoczęły się obrady Wielkiej Trójki. Ustalając zasady powojennego układu sił w Europie, Roosevelt, Churchill i Stalin zdecydowali wówczas o oddaniu Polski w strefę wpływów sowieckich, o czym nie miały pojęcia polskie władze w Londynie. Innym punktem obrad konferencji w Teheranie była sprawa drugiego frontu w Europie. Otworzyła go aliancka inwazja w Normandii w czerwcu 1944 roku. Na froncie wschodnim natomiast w
Półtora miesiąca po konferencji teherańskiej Armia Czerwona już po raz drugi w czasie tej wojny wkroczyła w granice Rzeczypospolitej. W miarę posuwania się wojsk sowieckich, oddziały Armii Krajowej w okręgach wschodnich przystępowały kolejno, zgodnie z rozkazami generała Bora, do wykonywania akcji burza. Z chwilą, gdy Armia Czerwona swej ofensywie na zachód usuwała się do naszej granicy, wydałem zgodnie z rozkazem naczelnego wodza i decyzją rządu Rzeczpospolitej rozkaz do wszystkich naszych oddziałów. Bić Niemców, współpracować na polu walki z wojskiem sowieckim. W nadziei, że współpraca na polu walki i wspólnie przelana krew z wrogiem hitlerowskim tworzy podstawy do porozumienia. W lipcu Wileńskie i Nowogródzkie Brygady AK, zgodnie z rozkazami generała Bora, podjęły próbę wyzwolenia Wilna. Operacja ta nosiła kryptonim Ostra Brama. U nas było 10 brygad. Dwie wileńskie były. Kto przeciwko nas szedł, to przeciwko im walczyliśmy. Nie było różnicy żadnej. Wszystkich, co byli partyzanckie oddziały, odbili Niemcy z powrotem. Nie przeszli, nikt nie przedostał się, ni przez Lipówkę, ni przez Kolonię, ni przez góry, więcej nie przedostało się więc. Aż dopóki nie przyszli Sowieci, a Sowieci przyszli tylko 10 lipca. Było bardzo dużo partyzantów. Gdyby to nie rozbroili Sowieci, to na Wilno byłoby jakieś około 40 tysięcy. Ale porozbrojali, nie doszli. A nam kazano przychować broń i rozejść się. Powstaniu, że będzie, mówiło się, ale i był ten okres oczekiwania. Kiedy dostałam wiadomość, że będzie godzina W, byłam na kolonii Staszyca, pamiętam. I nie chciało mi się wprost wierzyć. To miała być godzina 5, a moje powstanie zaczęło się o 3, jak strzelać zaczęli. Ja na rowerze jechałam. Przyszedł generał do niego, chruszczyk, pytając, jutro o 5 zaczyna pan powstanie. Był rozkaz. On nie wdawał się w politykę całego świata. Ogólna decyzja komendy głównej zaczynać walkę i on wydaje rozkaz. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień bój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Pamiętam, wchodziliśmy do kanałów na rogu Nowego Świata i Wareckiej i wyszliśmy już na placu Krasińskiego przy Długiej. Na Starówce zameldowałem się dowódcy i dostaliśmy rozkaz, żeby wracać. Po paru godzinach wracaliśmy, prowadząc z nami 20 pracowników rządu, jak również grupę rannych, lekko rannych. Wróciliśmy tą samą drogą i wyszliśmy tym samym włazem na rogu Nowego Świata i Wareckiej. I taki był niezapomniany moment, jak jeden właśnie z osób, któryśmy przeprowadzili, taki poważniejszy pan, mówił, no czym ja panu, czym ja ci podziękuję za to, żeś mi przyprowadził. Tutaj masz tabliczkę czekolady. Drugi raz się zetknąłem z Borem Komorowskim w czasie powstania, kiedy on przeszedł ze Starówki do Śródmieścia kanałami i kiedy z mojej inicjatywy wygłosił przemówienie, chyba w rocznicę wojny, 1 września,
przed mikrofonami błyskawicy Radia Powstańczego. I wtedy był bardzo taki niepewny, widać zgnębiony właściwie już przebiegiem wydarzeń. Walcząc wszędzie, powiedział wówczas generał Burr, nie mogliśmy być bierni na własnej ziemi. Rozstrzygający bój o Warszawę nie mógł być stoczony tylko obcymi siłami. Naród, który chce żyć w wolności, nie może być biernym w momentach, w których decydują się jego losy. Ja się urodziłem w 1942 roku w Warszawie. Naturalnie matka była pod fałszywym nazwiskiem i mieszkała poza, nie pamiętam dokładnie, gdzieś koło Polnej. Więc od czasu do czasu ojciec nas zwiedzał, ale tego już nie pamiętam. Właściwie niedużo pamiętam z tych czasów z Warszawy. Pamiętam płonące budynki, jak Niemcy nas gonili w czasie powstania. Jego żona, pani Irena, pod pseudonimem było Janina, spodziewała się dziecka, drugiego dziecka, bardzo późnego w ich małżeństwie. Po powstaniu, kiedy on już był w Londynie, przyszła wiadomość, że ona gdzieś się odnalazła i że dziecko jest zupełnie nienormalne. Po tej wiadomości byłem przy nim i on był tak zgnębionym człowiekiem, jakiego nigdy go nie widziałem. Ja mówię, panie generale, ja przecież widzę po panu, że coś się fatalnego stało. A on mówi, wie pan, straszna rzecz się stała, to jest moja wina. Dlaczego? Ano, bo to na pewno jest rezultatem jej przeżyć, a ja nie mogłem jej usunąć z miasta. Ja mówię, panie generale, dlaczego? A wtedy on powiedział, a on gresejował, mówił, proszę pana, ja nie mogłem wszystkich brzemiennych bab wyrzucić z Warszawy, więc nie mogłem robić wyjątku dla mojej. Nazwisko Bora ujawniła prasa powstańcza w Warszawie, a następnie prasa polska w Londynie, która nazwała go dowódcą największej armii podziemnej w Europie. W ostatnich dniach powstania, kiedy jest na swojej kwaterze na pięknej ulicy, w budyneczku dawnej ambasady niemieckiej, Agaton, Stanisław Jankowski, jego adiutant, przynosi mu wiadomość, że właśnie usłyszał. Radio Londyn podało, że prezydent Raczkiewicz mianował go naczelnym wodzem. On był tym zaskoczony, właściwie nieszczęśliwy. Nie powiedział tego, no ale był jedynym dowódcą, który w chwili największej klęski zostaje wodzem naczelnym. Niemcy się dziwili. Jak to mianujecie naczelnego wodza, który idzie do niewoli? Niemcy nie rozumieli, jak można tak niepraktycznie postąpić. No ale to chodziło o co innego, chodziło o pewną symboliczność. I tak walczyliśmy aż do końca, aż do dnia kapitulacji. Wyszedł rozkaz, żebyśmy wymaszerowali. Wymaszerowaliśmy z bronią aż do Placu Narutowicza. I tam koło kościoła świętego Jakuba składaliśmy broń. Ale zanim złożyliśmy broń, jeszcze była ostatnia defilada przed naszym dowódcą, generałem Montierem, z bronią, z głową do góry. I tak wyszliśmy z Warszawy. Generał Komorowski wybrał wówczas pójście do niewoli niemieckiej wraz ze swoimi żołnierzami. Przedtem odbył jeszcze krótką rozmowę z von dem Bachem w Ożarowie na temat wykonania polsko-niemieckiego układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie i dalszych losów cywilnej ludności stolicy. Ojciec i cały sztab był skazany na śmierć, o czym dopiero ojciec się dowiedział po wojnie. To było dzięki komendantowi tego obozu, który też już widocznie widział, jak wojna się skończy i nie chciał być oskarżony o morderstwo. Stanowisko naczelnego wodza mógł więc Komorowski objąć dopiero po wyzwoleniu obozu Marktpongau przez Amerykanów. Wykonane wówczas zdjęcie jest jedynym zdjęciem Komendy Głównej Armii Krajowej niemal w pełnym składzie.
Stanowisko naczelnego wodza zajmował w Londynie od maja 1945 roku do listopada 1946. Po przejściu przez Pruszków mama się uda z moim bratem Jerzym, który się urodził z chorobą Downa, gdzieś pod Kraków, na wieś. Ale już po pewnym czasie NKWD ją poszukiwało, także zdecydowała uciec do Pilzna. Tam zorganizowali ochotnika z Anglii, pilota, który przyleciał i wylądował na polu pod Pilznem i nas mieli przewieźć do Londynu. Myśmy polecieli do Düsseldorf, z Düsseldorf do Brukseli i rząd brytyjski powiedział, a skąd? Wcale nie wpuszczamy rodziny generała Bora do Londynu. Więc siedzieliśmy przez pewien czas w Brukseli. O tym dowiedział się, że premier de Valera w Irlandii i zaprosił całą rodzinę do Irlandii. Jak tylko to zaproszenie zostało, to Anglicy z miejsca nas wpuścili do Londynu i przyjechaliśmy do Londynu. No i w ten czas znowu się spotkałem z ojcem. We władzach emigracyjnych piastował liczne godności. Był premierem, członkiem Rady Politycznej, członkiem Rady Trzech, działaczem Skarbu Narodowego. Do końca życia pozostawał przewodniczącym Rady Naczelnej Koła AK i przewodniczącym Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie. Tak jak dużo Polaków na emigracji, no trzeba było z czegoś żyć. Ojciec napisał książkę Armia Podziemna, no i z dochodu z tej książki to miał dostatecznie, żeby sobie zakupić mały domek. No moja matka wspierała ojca stuprocentowo wszystkim, co robił. To było bardzo szczęśliwe małżeństwo. Pani Komorowska objęła komendę, założyła warsztat tapicerski, produkowała firanki głównie, a tym, który, póki mu stan serca pozwolił, zakładał te firanki, był jej mąż, który po prostu jako zwykły robotnik nauczył się, jak zakładać firanki. Do nas ciągle goście jacyś przychodzili. Pamiętam, że generał Kopański często bywał, generał Sosnkowski, potem premier Arciszewski. No i naturalnie też generał Pełczyński bardzo często do nas przychodził, a ojciec też chodził do Studium Armii Podziemnej. No więc z tego po prostu wyczułem, że to jest jakaś ważna postać. Dla mnie to był niecodzienny dżentelmen. Wytworny w zachowaniu, w mowie. To był rzeczywiście polski arystokrata, któregośmy kochali. Zmarł nagle podczas polowania w pobliżu Bletchley w hrabstwie Buckingham 24 sierpnia 1966 roku. Ja mam czterech synów, no i oni wiedzą, kim dziadek jest, ale dopiero to było w 1994 roku, jak przywiozłem prochy rodziców tutaj na pogrzeb, na 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, to dopiero im przyszło do świadomości dokładnie, kim ten generał Bór Komorowski był. Jak zobaczyli tłum w ogóle, jak ludzie do nich podchodzili i chcieli z nimi rozmawiać, bo to były wnuki generała Bora, to w ten czas im dopiero przyszło do świadomości dokładnie, kim ojciec mój był. Marian Hemar pisał po jego śmierci. To on, przypadkiem i przez chwilę, był generałem polskiej klęski, co się musiała spełnić tak. I nikt by nie mógł jej uniknąć. Nikt by nie umiał jej uniknąć, a gdyby mógł i gdyby umiał, to by nikt nie chciał jej uniknąć.